Przeczymy to moim powtórzaj. A czemu ty nie śpisz? Co? Co dzisiaj będziesz robił? Zwozi słowa. Nie, nie słowa chodzi. Porządki pośpiwa. Tam pijemy pumę, bo ona pójdzie do transportu słomy. Z tyłu talerzówka, zaraz będziecie talerzować. Znalazłeś zaczep? Znalazłem. Na tą wysokość chyba, co? Się przymierzy tam, no. Ale zamienimy chyba, nie? Żeby tą dużą dać na pojedynczą. No. No to do pumy damy tą dużą jedną, nie? A te dwie do tego. Szykujemy transporty do słomy. Dobra, jedź! Ty, wyżej, wyżej. No dobra. Do góry podnieś, nie? Czekaj, ja polecę do góry. Do góry podniosę, bo nie ma stopki ta przyczepa jeszcze zrobionej. Dobra, na dół! Na dół. To odjadę z ładowarką. To my weźmiemy osobno do pumy. Puma będzie ciągała tą przyczepę. A ja podjadę pumą pod tamtą przyczepę. Pod tamtą, co odczepialiśmy, podjadę pumą teraz. Dojechaliśmy na pole, tu już załadowana jest puma. My tu mamy zestaw taki. 5 do góry dali. Nie, 4, co ja palę. 4 do góry. Tam musiałem podjechać. To trzeba pasy zabrać. Ja pójdę, pomogę mu spiąć. Pasy trzeba zabrać. Idę, pomogę mu pospinać pasy. Tutaj było żyto. Tu jest słoma z żyta zostawiona. Jestem na polu, 22 hektary. Żyto. Tutaj zostawiamy słomę. Tak to wygląda. 12,5 w tej chwili. Wracam do domu. Działam na gospodarstwie. Z nawigacją jest wygodnie, bo nawet można obiad zjeść. Nie trzeba zatrzymywać się podczas koszenia. Tak to wygląda.
tył, to wrzucamy sobie, łamiemy przyczepę, zaczep i w ten sposób spadamy. A co, motor nie działa? Niewidomego masz na polu? Co? Niewidomego? Ciągnę skład, mam 40 snopków, 20 na jednej, 20 na drugiej. Jest 5 rzędów i 4 warstwy, także 5 razy 4, 20. Mam zaraz wjadę na drogę asfaltową i wiadomo, trzeba z tym ostrożnie jechać. Wszystko jest pospinane, ale to wysoko jest, także trzeba ostrożnie jechać. Wyjechałem na drogę, tam za mną widać gumą wyjeżdża. Lecimy. Udało nam się dojechać bez problemów. Tak to wygląda z boku. Tu mamy drugą ładowarkę do rozładunku. Najpierw tą rozładuję. Już będzie mógł pojechać i tam na spokojnie tamtą i zaraz też. Tu mamy z tamtego roku słomę została. Po cztery? Różnie, biorę po cztery. Całego rozładunku nie będę nagrywał, nie? Kolejny transport rozładowany, ale musimy zajechać na gospodarstwo, bo w tym kole mamy trochę mało powietrza. Na polu nie zauważyliśmy. Jedziemy, widzimy się na polu. Napompowaliśmy powietrze i możemy jechać. Zbliżamy się już do pola, a widać w oddali puma już jest załadowana. W sumie zdążyliśmy na styk, teraz będzie nas ładował. My zbieramy słomę, a tam talerzuje od razu ściernisko. Brakuje nam tych widel, ale na razie tak ładujemy. Może tu kiedyś dorobimy tych widel do słomy. Sucho jest niesamowicie, kurzy się jak nie wiem. W międzyczasie, jak nas nie było, tutaj widzicie, pozwoził, poukładał snopki po dwa, teraz jest łatwiej i szybciej ładować. W rzędzie są ułożone, wejdziemy w środek, między z jednej i z drugiej strony możemy ładować. Ile nam to zostało, czy zabierzemy na następny kurs? Teraz sobie policzę,
Wejdę sobie na górę. Za rok już pomyślę o tych widmach. My tak dużo sobie nie wozimy ogólnie w sezonie, ale by były, to by były te widy, byłoby nam wygodniej i łatwiej. Najgorzej na stercie jest układać bez tych wideł. Cieszę się, jest wiaterek chłodny. Może jakiś deszczyk przyjdzie, ciekawe. Teraz załamujemy zestaw, żeby tył załadować. Dobra. Pasy zawsze muszą być zwinięte w ten sposób, że spinka jest tak jak widzicie, a tutaj jest bez spinki i w ten sposób przerzucamy przez słomę. Raz, że jest bezpiecznie, że rzucając pasem nikogo nie uderzę, a druga sprawa, że teraz mogę sobie przeciągnąć to i tutaj zaczepić. I nie muszę latać w koło. Już mam gotowe, teraz zakładam zapięcie. Dwa ostatnie ładujemy. Tu mam zapięcia na przodzie wiszą. Ogólnie taką skrzyneczkę tutaj musimy dorobić sobie na pasy, bo jak wozimy skrzynię, to nam brakuje, a do ciągnika nie chcemy brać, bo wtedy się w ciągniku niszczy wszystko, jak bierzemy te zapięcia i pasy do ciągnika, tam jest mało miejsca. I tu taką skrzyneczkę musimy dorobić. Taki jest plan. I co, zapinam tutaj to, jeszcze mi zostaną dwa na tył i gotowe. A tak to wygląda z góry zestaw. Musiałem wejść, żeby pas poprawić, bo nam tutaj wpadł w szczelinę przy rzucaniu. Mamy to ładnie spięte. Ciągnik wygląda tak. Tam talerzuje. Zostało nam jeszcze tyle słomy do zabrania. Raz, dwa, trzy. 40 snopków. 41 zostało jeszcze. 41. Jedziemy. Zostało nam jeszcze 41 snopków, tak, Kuba nie zabierze, a my możemy dawać 40, ale w sumie nie będziemy czekać, aż ten rozładujemy, bo Kuba będzie szybciej, przyjedzie i później przyjedziemy z jednym przyczepem, żeby resztę zabrać i będzie z głowy. Dzisiaj jest sobota, jesteśmy po żniwach, które skończyliśmy i żeby dzisiaj wcześniej zakończyć pracę i odpocząć, to zrobimy tak, żeby było jak najszybciej to zwieść i na dzisiaj będzie koniec pracy. Tu jeden snopek został rozwalony. To tak będzie musiał talerzówką porozciągać, pojeździć i już. Nie będziemy tego palić, bo jest za sucho, żeby w ogóle cokolwiek palić. O, tam go rozciągnął, teraz tutaj go ciągnie, tam gdzie się stawi, to w ten sposób sobie z tym poradzimy. To jeden snopek to... Dobra, wyjeżdżamy zestawem. Tu jest trochę pod górkę, dlatego musimy wyjechać prostopadle do drogi, żeby nam się nie pochyliła przyczepa. Wiadomo, jakbyśmy pod kątem mocnym podjechali, to by przyczepa nam się mogła pochylić, przewrócić, dlatego to muszę ją wyciągnąć jeszcze aż do tego, aż do drugiego pobocza i dopiero skręcam. Pokaż tam, Karol. Wychodzi tamta? Wychodzi. One się fajnie wyciągają, jedna za drugą, bo ta pierwsza ma oś przesuniętą do środka trochę i jak łamiemy, to wyciąga tą przyczepę z tyłu i się fajnie prowadzi. Dobra, jesteśmy już na drodze i teraz jedziemy. Ile tam mamy? 10 km. Wszystko jest pospinane. Nie będziemy gonić, tak sobie spokojnie jedziemy. 25. I leci Pumą ostatnim kursem, a my to rozładujemy i tu nam uciekło. Dobrze zrobił. To rozładujemy tą w sumie jedną przyczepę, co mamy z przodu i przylecimy po te resztę słomy, a drugą się rozładuje później na końcu. Rozpinamy pasy. Tamtą drugą to tu odczepimy, nie? Tylko tą polecimy. Szybciej nam będzie rozładować i szybciej skończymy. Z pola będzie mógł szybciej zjechać. Czekaj, tutaj jest
ten pas źle przełożyłem trochę, wiesz, bo on jest odwrotny. Ja go źle przełożyłem. Tam też możesz rozplątać. Bo ten pas jest, tutaj ta rączka jest taka, że naciąga na dół, a tamta do góry. I ja już nie przełożyłem przez pędzik, aby tu się tył napoluzować. Pościągamy je, pozwijamy. Ja rozładowuję, a Karolek zwija szybko pasy. Kończymy wożenie słomy. Zostało nam jeszcze tutaj i tam i tam. Zalewanie też już kończy. Tu już jest dojechane. To tylko ten pasek w środku. I będziemy tu mieli zrobione. Tu jest 22 hektary. Zdążyliśmy zebrać słomę i on zdążył talerzować. Słoma była zostawiona tylko na połowie pola. Talerzowanie to ubywa 5 hektarów na godzinę, w zależności nawet i 6 hektarów na godzinę, jak jest duże pole. Ach, ty kurzy. Przydałby się deszcz. Deszcz jest potrzebny u nas, jest tak sucho. Wiesz, tam już załadowane zostało tam jeszcze to. Jak nas nie było, to ładowarką poprzewoził słomę ze ścierniska tutaj na talerzowane, żeby talerzówka nie stała. I akurat zaraz też zakończy talerzowanie. Jak ci idzie? Dobrze, nie? Zwijamy pasy teraz. Tam już kończy rozładowywać tamtą przyczepę. Jeszcze to końcówkę ściągamy. I mamy na dzisiaj fajrant. Udało nam się słomę zwieść, nie zmokła. Ale tutaj na deszcz nie zapowiada na tą chwilę. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku tworzenia słomy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.